Warszawski radny chce usunięcia słowa Lenin z Pałacu Kultury i Nauki Warszawa. Radny chce usunąć wyraz Lenin z rzeźby na Pałacu Kultury i Nauki. Stołeczny radny Piotr Żbikowski chce usunąć wyraz Lenin z jednej z rzeźb na Pałacu Kultury i Nauki. Swoją propozycję argumentuje tym, że Władimir Iljicz Ulianow, znany jako Lenin, jest jednym z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Radny Żbikowski napisał interpelację, w której wnioskuje o usunięcie słowa Lenin z przestrzeni publicznej miasta. Chodzi dokładnie o jedną z kilkudziesięciu rzeźb wkomponowanych w niszy usytuowane w przyziemiu Pałacu Kultury i Nauki. Niemal wszystkie pochodzą z azeryjskiej fabryki ceramicznej imienia 60-lecia Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komsomolu w Estonii. Wyjątkiem są prezentujące wysoki poziom artystyczny granitowe rzeźby Kopernika i Mickiewicza Dłuta Ludwiki Nitzchowej oraz Stanisława Chłono-Popławskiego. Wśród większości pozostałych, dość marnych artystycznie realizacji, przywiezionych w prezencie z ZSRS wyróżnia się postać młodzieńca trzymającego księgę, na której wyryto wyrazy Marks, Engels, Lenin, Stalin, napisał Żbikowski w interpelacji. Dodał, że słowo Stalin usunięto w 1956 roku, jednak wyraz Lenin pozostał w przestrzeni publicznej Warszawy do dzisiaj. Władimir Iljicz Ulianow, znany jako Lenin, to jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Historycy przypisują mu odpowiedzialność za śmierć ponad 6 milionów osób. W tym m.in. setek tysięcy Polaków i Ukraińców. To twórca najbardziej zbrodniczego ustroju w dziejach świata, wyjaśnił radny. Zaznaczył, że nie zna żadnego uzasadnienia, dla którego takie wyrazy jak Hitler, Stalin czy Lenin, podobnie jak symbole nazizmu i komunizmu, mogłyby być eksponowane w przestrzeni publicznej wolnej i demokratycznej Polski, która podobnie jak jej stolica Warszawa przeszła gehennę zgotowaną przez państwa totalitarne. Współzałożycielem jednego z nich był właśnie Lenin. Proszę zatem o usunięcie napisu Lenin, tak jak to w przeszłości uczyniono z napisem Stalin, podkreślił Żbikowski. Problemu nie widzi Instytut Pamięci Narodowej, choć merytorycznie wypowie się dopiero, gdy propozycja trafi do zaopiniowania. Bez wątpienia Włodzimierz Lenin jest jednym z ideologów zbrodniczego systemu komunistycznego, wobec czego jego postać nie powinna być upamiętniana w przestrzeni publicznej. Póki co ta sprawa nie trafiła do IPN do zaopiniowania. Merytorycznie wypowiemy się, kiedy zostaniemy poproszeni o konsultację, przekazał PAP rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz. Na pytanie PAP odpowiedział też stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że da się to zrobić w sposób prawdopodobnie bezpieczny dla samego obiektu, rzeźby i pałacu. Musiałoby to być oczywiście warunkiem, powiedział. Pałac Kultury i Nauki stanowił dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Wybudowany został w latach 1952-1955 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, który inspirował się moskiewskimi drapaczami chmur. Architektonicznie jest mieszanką realizmu socjalistycznego i historyzmu. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, ma wysokość 237 metrów i jest w tej chwili drugim po Varsotower, najwyższym budynkiem w Polsce. 2 lutego 2007 PKiN został, decyzją Macieja Czerdysa, pełniącego obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków. PKiN ma wysokość 237 metrów, 42 piętra i 3288 pomieszczeń. Na 30 piętrze, na wysokości 114 m, znajduje się taras widokowy.